By marsz był dobry, najważniejsza jest rozgrzewka. Tu na Wiślańskim Placu Hoffa rozgrzewało się kilkadziesiąt najpopularniejszych gwiazd teatru, filmu, sceny muzycznej i kabaretowej. Byli dziennikarze, partnerzy projektu i osoby z myślą, o których powstał bieg o nowe życie. Stoimy na pięcie. Przednia noga pięta. Z tyłu wyprostowana w dół. Tomasz Zieliński z Warszawy jest jednym z wielu dowodów na to, że przeszczepy ratują życie. Na swoją wątrobę czekał 7 lat. Doczekał się. Dziś aktywnie uprawia sport i żyje zdrowiej. Tym, którzy tracą nadzieję, dodaje otuchy. Ja też tak myślałem i przyszedł ten dzień, więc trzeba wierzyć, trzeba wierzyć. To jest coś pięknego, co tutaj robią. Uświadomienie społeczeństwa, że jest potrzeba myślenia w kategoriach zgody na oddanie organów. Fantastycznie. Na starcie pojawiło się ponad 50 sztafet. Pierwszy wystartował ambasador wydarzenia Przemysław Saleta, znany i utytułowany bokser i kickbokser. 8 lat temu to on oddał nerkę swojej córce. Dziś propaguje taką postawę. Uczucie bardzo dobre. W tym roku też się nie spodziewałem, choć teraz jak stoję w słońcu, to robi się ciepło. Można się zmęczyć, idąc maszerując intensywnie, naprawdę można się zmęczyć. W polskiej transplantologii jest jeszcze wiele do zrobienia, podkreśla profesor Andrzej Chmura, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dziesiątka Jezus. W Polsce przeszczepy od żywych dawców to zaledwie 5%. Ludzie zaczynają się interesować, czytają na ten temat i to pozwala im nabyć wiedzę rzetelną, nie opartą na jakichś zdarzeniach, często fałszywie przedstawianych przez polityków czy media, i tym sposobem poparcie dla tego sposobu leczenia, który ratuje ludziom ewidentnie życie, którzy inaczej nie byliby tutaj dzisiaj między nami i wielu z nich by umarło, to naprawdę warto takie imprezy popierać. Sytuacja jednak powoli się zmienia. To pod okiem profesora Chmury w lutym wykonano pierwszy w Polsce krzyżowy przeszczep nerek. W Wiśle zaś zaczęła swoją działalność Fundacja For Life, działająca na rzecz dzieci i młodzieży przewlekle chorych i po transplantacji narządów. Podczas imprezy uczestnicy byli zachęcani do podpisywania oświadczeń woli, czyli wyrażenia zgody na pobranie narządów do przeszczepu w przypadku śmierci. Wielu z nich już to zrobiło. Mogę brać udział w pięknej akcji i jestem szczęśliwy, że mogę spotkać się z taką fantastyczną grupą ludzi. Nie, ja jestem przed, jest w pełnej gotowości. Uważam, że cel jest fantastyczny, że trzeba ludzi edukować, uczyć, po prostu dlatego, że Polska nie wie, o tym jeszcze nie umie, bo transplantacja to się wszystkim kojarzy z jakąś makabrą, z jakimś strachem, z jakimś po prostu z niewiedzą, tak? A to jest właściwie radość dla rodziny, jeżeli komuś możemy uratować życie, to jest fantastyczny cel. Muszę powiedzieć, że debiutuję na Nordic Walking, ale moja teściowa dosyć sporo chodziła, także dostałem parę wskazówek. Żeby ten timing jednak, ręce, nogi, odpowiedni balans zachować i rytm, wydaje mi się, że będzie dobrze. Pogoda dopisuje, humory też, także no na pewno, no niestety, wszyscy nie mogą wygrać czasowo, ale na pewno wszyscy jesteśmy wygranymi. Byłam w Czapielskim Młynie pod Górną Brodnicą, niedaleko Gdyni. No i tam zimą w wielkich zaspach chodziliśmy co rano przed śniadaniem godzinkę po lesie. To jest bardzo wielka przyjemność. A dzisiaj mamy pierwszy dzień wiosny i proszę zobaczyć, jakie słońce. Podczas imprezy wręczono statuetki drugiego życia. Były to nagrody dla osób i instytucji promujących polską transplantologię. Osobowością polskiej transplantologii został profesor Andrzej Chmura. W kategorii Wspieram polską transplantologię nagrody otrzymali bracia Marcin i Rafał Mroczkowie oraz Jerzy Mielewski z Polsat Sport. W kategorii Media biegu po nowe życie uhonorowano TVP Info. W kategorii Sport po transplantacji statuetka trafiła do Jana Stępniaka, a w kategorii Partner biegu po nowe życie nagroda trafiła do Hotelu Gołębiewski. W imieniu naszych mieszkańców i swoim bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w promocję naszego miasta. Przede wszystkim gratulujemy wszystkich sukcesów sportowych. Co prawda pan mi mówił, że zakończył pan karierę sportową, ale ja wierzę w to, że to tak do końca chyba jeszcze nie jest i być może jeszcze będzie okazja zobaczyć pana na ringach w kraju, być może poza jego granicami. Przemysław Saleta odsłonił tablicę ze swoim nazwiskiem w Wiślańskiej Alei Gwiazd Sportu, a sztafetę Nordic Walking wygrała drużyna prowadzona przez Barbarę Kurdej-Szatan. Na drugim miejscu znalazła się sztafeta na czele z piłkarzem Piotrem Świerczewskim, a na trzecim drużyna na czele z Misterem Polski 2014 Rafałem Maślakiem. Hanna Blokesz-Bacza, portal OX.pl.